właśnie zaczynamy od śniadania, które jest tutaj. Jest to taka fajna knajpka, to jest jakieś takie pancake i różne smakołyki. Taka jest typowo amerykańska, tak jak widziałam, bo ja cały czas mówię typowo amerykańska, no jakbyśmy nie byli w Ameryce. Boję się, że... Bo niektórzy ludzie tutaj są trochę chamscy, zauważyłam. Obawiam się, że oni będą tacy sceptycznie nastawieni co do tego pomysłu, ale spróbujemy, no musimy to zrobić. Jesteś przygotowana, co powiedzieć? Powiedzmy. Czyli co? Czekaj. Can I order the same as a person before us? Yes. No, mogę i tak. Ej, to w każdej restauracji dzisiaj każda musi powiedzieć. Będziemy w każdej restauracji oceniać wystrój. Tutaj mi się kojarzy to tak z Ameryką, to takie siedzenia, które są w taki sposób, no. Nie? No. Can we order the same as a person before us? The same thing like that? Yes. Yeah. Are you sure? Yes. She please don't tell us what is this. Oh, really? Yes. You drink alcohol? Okay, without alcohol, you got it. Okay, yeah. Great. Just one order. The last person I have is only single person. It's only one. Okay, person. Okay, okay, okay. No, już się dowiedzieliśmy, że to jest jedna osoba, także no może tego być mało. Ja odnoszę wrażenie, że mamy to, co ten pan, co siedzi obok. Przed sobie chyba na lody, bo chyba je lody, no. Jeszcze wyglądają jak takie miętowe, może jakieś lody. Dobra, ale czekaj, może w sumie się to stąd. Nie podglądaj, to jest dobra niespodzianka. Wystrój oceniam na 9 na 10. Niektóre knajpki są podobne jak w Polsce, a tutaj jest naprawdę tak, tak po prostu typowo amerykańsko. Oby nam pykło coś takiego, że będzie... Że nagle będzie dużo, nie? Tak, tak. No. A nagle rachunek za 20 tysięcy. Ej, Monia. Nie wiadomo, jak będzie, to będziemy musieli kupić. All order. Nice. Okay. And that's it? Yeah, it's only one person, that's what I ask you, like, okay. And for drink, no? Beer. Beer, okay. That's why I ask you, do you drink alcohol? To jest dodatkowo do tego zamówienia piwa, ale my nie promujemy alkoholu, nie pijemy alkoholu, więc no. Ale Boże, ej, to jest takie z klubsikami typowe amerykańskie. Ej, i w ogóle to jest takie nieśniadaniowe w sumie. Jest 15, a my zaczynamy odcinek, jemy śniadanie. Uwaga, 3-4. Teścior! Zmusiłam ich do tego. Bardzo pyszne. Bardzo pyszne. No. Plom dobrze też? No. Testuję. Dobra, wszyscy dajmy ocenę? Okej. 3, 4, 9, 10. 10, 8, 9. 7. A, 7. 6. 7, 8, 9, okej. Ja bym go bardziej przyprawiała ogólnie ten makaronik, ale dla mnie mięsko jakby jak najbardziej spokojnie. Ja chciałam powiedzieć, że dobrze przyprawione jest. Ej, może dlatego, że jestem głodna, dam taką mocno. Wszyscy jesteśmy głodni. No. Dobra, te spaghetti kosztowało 20 niecałe, dokładnie 19,95 dolarów. Czyli jakoś 80 zł. Dużo. Dużo. No. Za bardzo się tym nie najadłyśmy, więc idzie mało jak na 4 osoby. Więc lecimy na drugie śniadanie. Jesteśmy pod drugą miejscówką, jest to tak. Czekaj, nie będzie zaczęła stosować tym padem. Jesteśmy teraz na drugim śniadaniu w Dunkin' Donuts. Jest to taka popularna miejscówka z donatami, z kawą i tak dalej. Ale są tu też śniadania, jest tu też jedzenie, więc zobaczymy, co będzie. W ogóle widzimy już, że jakiś pan jeden jest pod... Kolejny przed. I Maja chciała podglądać. Ej, musimy zamówienie jakby teraz przed. Trzy zamówienia wcześniej, zobaczymy. No, no. Tak? No. Dobra, bo będzie ciekawiej po prostu, bo ten pan już tylko kawę widzieliśmy, więc zrobimy trzy zamówienia wcześniej, albo dwa zamówienia. Hello. Hello. Can we order? Two order before us. 13:22. Ciekawe, co to będzie. Czy to będzie tylko kawa, czy jakieś pączki, czy co? Na pewno coś będzie jakieś pączki. Ej, kawa kosztuje 5, a my zapłaciliśmy 13, więc będzie to dodatkowe jak nic. I ona jeszcze nabijała kilka rzeczy, więc mam nadzieję, że będzie pączek. Medium ice coffee to chyba for us. 3 razy sugar and 3 razy cream. Pierwsza z w ogóle będę testować tą kawusię z Dunkin. Excuse me, this is for us? Yes. Okay. Another one is coming. Okay, thank you. Czyli są dwie kawy chyba. Dobra, testujemy. Ja pierwsza. Niedobre. Niedobre, ja nie nawet do kawy. A, z
z dołu nie spróbowałam. Bardzo dużo cukru, ja czuję normalnie cukier między zębami. A ja właśnie w ogóle nie miałam słodkiego. Tak. Thank you very much. You have the enchantment or something? Yes. What's Monika Kociołek. Monika Kociołek. Okay. Thank you. Mamy drugą kawę. Ciekawe, co to jest. Ta ma więcej mleczka, no. I mamy coś tutaj, niespodziankę. Słuchajcie, pomieszajmy, bo ja to nie pomieszałam i myślałam, że jest w ogóle bez cukru. Kawa jak nie smakuje mi. Znaczy, no mogę być lepsza. Jest okej jakby, ale nie z takim smakiem. Po prostu to jest zwykła kawa na zimno z mega dużą ilością cukru i tyle. Co mamy tu? To jest jakaś cynamonka chyba. To jest cynamonka. Teraz kawa będzie właśnie. Dupy nie używa, ale jest bliski. I dobra, takie 7 na 10. Ale do kawy siada, to super. Finalnie zapłaciłyśmy tutaj 13,22, czyli 53, 44 zł za dwie duże kawy and cynamonkę. I teraz lecimy dalej na obiad. Ale zanim pójdziemy na obiad, to teraz idziemy troszkę pozwiedzać. Ej, my tu nie wsiadamy? Robimy challenge. Nie trzymamy się. To jest bardzo ryzykowne, głupie i niebezpieczne, ale chociaż na chwilę. Ciężko jest. Ale to zobacz taką równowagę i mieć rozchylone nogi. Ja już się łapię. Nie można. Ale to jest dla mnie za nudne. Teraz będzie hamowanie, puszczaj się. A ja, nie namawiam jej do złego. Szukujesz. Jak to się robi? A, za mała! Jak wygląda? Spoko, ale ja nie lubię, jak te czapki nie mają tego tutaj, wiesz, takiego utwardzacza u góry. No. One spłaszczają głowę. Ale mi chyba nie spieszczyły, o! Zapytam się widzów na Instagramie, którą czapę wziąć. Widzowie jednogłośnie decydują, że ta szara, więc dziewczyny też powiedziały, że ta szara lepsza, także kupuję tą szarą. To najpierw idziemy teraz na obiad do Maka, a później pójdziemy na podwieczorek do Starbucksa zamówić coś, co zawsze robi. Co? Czy ja przychodzę tu na czerwony? Nie. Ale tutaj można, to jest tak sprzedać. Tak wszyscy robią. McDonald's is here. Let's go! Ej, w ogóle patrz, zwróćmy na to uwagę, że to jest w ogóle zupełnie inny wystrój McDonalda. Jakby zupełnie inna lada i w ogóle. I odbiór. Patrzcie, jeszcze są te plany. Hello. Hello. Can we order? A bo ty powiedz. Oh, you have to order the machine. It's not possible here? I ja bym zrobiła tak, żeby nagrać kogoś, jak ktoś coś zamawia na ekranie i po prostu zamówić to samo. Kurde, nie wiem jak zapytać. Can I take your receipt? What did you order? Albo recording can a video. I order what you? Okay. Can I take a look? Okay. Thank you. Alright, have a good night. Bon appetit. Ja nie patrzę. Gdzie tu jestem? O. To my idziemy do góry i nam weźmiesz, dobra? Dobra. O! Znowu coś małego. Tutaj mamy Happy Meala, z tego co widzę, a tutaj jakaś kanapka, to jest po prostu zwykły hamburger. Jakie mini kreteczki! Ej, to jest jak zabawkowe. Jabłuszka, więc zjemy trochę zdrowo. Uuu, mamy honey musztard, superancko. Zabawka! Chocolate milk. Wow, tego u nas nie ma. Nie ma. No. Ciekawa jestem. I uwaga, nuggetsiki! No uwaga, nie. Dziewczyno! Widzicie, teraz się to przyda. Monia, ile ty tego dajesz? Od czego zaczynamy? Od nuggetsików. Nie, od frytek. Od frytek? Dobra. Dobra. Mini fryty, dawajcie. No, w Polsce to? Lepsze. Dla mnie są takie bardzo podobne. A sosik? Ej, sosik kocham. Pachnie jak nuggets. Ja w ogóle nie jestem fanką nuggetsów z Maka. Wiem, że dużo osób jest. Ja na przykład jestem tak średnio nastawiona. Ej, wyczuwam jakby taką nutkę kukurydzianą. Że nawet normalnie taką kukurydzą zajeżdżają. Ej, nie są takie chrupiące, są takie po prostu jak kapeć, jak odżywany kotlet. Mhm. Jak z kartonu. Ej, mogę sobie wziąć z drugiego? No. Słuchajcie? No. A tego się w ogóle nie składa. Takie coś. Jezu, nie czuję zapachu. Nie, no dobra, no takie czekoladowe. To będzie takie kakao po prostu. Wiem, no. Re
Dusted sugar, czyli bez co? Cukru. Bez cukru. Tak? Fuj, nie, taki... mniej. Mniej cukru. Ej, bardzo dobre. Jak białko to smakuje. I uwaga, to jest gwóźdź programu. Taka... To jest pojedynczy. Co ty mnie oszukałeś? No double jest zamówione, to oni mnie oszukali. Pójdź zwrócić uwagę. Nie. Dadzą nam drugiego. Czyli oszukaj nas, dobra, jest to taki klasyczny zrobię. Hamburger. Uwaga. To mięso w ogóle jest mniejsze niż taka napka. Czemu go nie damy? Już pomacane, podotykane i miluś na koniec. Ja uważam, że wszystko smakuje tak samo jak w Polsce praktycznie. Jedyne, co się różniło dla mnie, to nuggetsy trochę. I frytki. Dla mnie nie. No frytki są takie bez soli, a w Polsce jest dużo soli, tu jest bez soli. No i nuggetsy jest jak odgrzewany kotlet. I teraz dziewczyny, tak żeby nie było zbyt niezdrowo, to na koniec zagryźmy jabłuszkiem. Dziwne trochę. Jabłuszko takie mega sztuczne, to znaczy takie... Nie ma tyle w sobie soku takiego. Gdzie jest ta restauracja, gdzie mieliśmy mieć pełnożarcia? Gdzie? No mówię o tym, no, nie że gadałaś się. Nam, że często jest tak na odcinkach, że nie wiem, czy to nikogo nie ma i tak dalej, a chodzimy do takich miejsc, że za jedna rzecz nam przychodzi. No, nie wiem dlaczego, ale może na kolację to się zmieni, jeszcze mamy podwieczorek, więc lecimy dalej. Teraz pora na podwieczorek, my już delikatnie zmęczone, ale dalej głodne, bo tak mało zjedliśmy. I jesteśmy teraz w takiej popularnej piekarni, w której są takie croissanty zarąbiste, która się nazywa La Faette. Czemu zrezygnowałaś? One tak mówią po angielsku, że gość stoi i robi tak. Ale ja nie lepsza, ja poszłam i nic nie rozumiałam. Mamy dziewczyny! Zobaczcie, idealny podwieczorek. I to są podobno naprawdę takie pyszne croissantciki. Ale Miluś, zobaczymy ile ich tu w ogóle jest. Pachnie czekoladą, taki zawijasik. I ten croissantcik z jakąś taką bezą na górze, patrzcie. Let's go. Ja w ogóle nie chcę się try. Oj, poplułam cię chyba. Fest. Nie, ja bym prosto tak zaczęła od tego. Sorry. Ty popatrzyłeś do góry, bo myślałeś, że co się kapło tak. Chyba. Nie dało się. Sorry. Jo, co tu wypływa? Ej, jest takie mięciutkie. Nie zjedziłem, dobra, trzeba to ugryźć chyba. Czemu ja w ogóle zawsze muszę jeść ostatnia po was? Nie smakuje? Smakuje, mega dobre jest, mega dobre. Ocenka? 10. Jest tyle tego nadzienia, jest taki mięciutki, naprawdę. Ile zapłaciłyśmy? $17 to dużo. Za wszystko? No, 80 zł. Ej, znowu urywamy? Nie, gryziemy. Dobra, dajmy mu ocenę na 4? 3, 4, 7. Dobre, bardziej mi się kupował tamto. Miało lepszą to by było zarobiste z malinami. No, z pistacjami. Teraz się czuję pełna i przesłodzona. Jesteśmy! Ostatni posiłek w ciągu tego dnia. Zamawiamy to, co osoba przed nami, zobaczymy, co to będzie. I to jest w ogóle taka popularna miejscówka, która nazywa się Pasta Sol. I tutaj macie makaron robiony w serze. Możesz nagrać zaraz ten ser. Czyli mamy dwie porcje. This one is garlic cream and extra parmesan cheese. And this one is with truffle oil and chicken. Ale czosnkowe, zarąbiste. Chyba najlepsze jedzenie w dzisiejszym dniu. No, pycha. Pasta sol polecamy. Dokładnie zapłaciliśmy $34 za to, za dwie takie pasty. Dobra, let's go z drugim. Wiecie jak to pachnie? Zdrowo. Jak rano. Dobra, uwaga. Ogólnie pyszne, ale ten i tak uważam, że jest lepszy. No. To na dole to jest chyba to samo, nie? Ale to jest coraz lepsze. No. Chociaż ten kurczak jest niedobry, ale ten dół jest dobry. Kurczak słaby, jest taki twardy trochę też, nie? Thank you guys, bye bye. It was delicious. Thank you. Bye bye. To tyle w dzisiejszym odcinku. Podajcie na Instagramie dziewczyn, bo tam będzie podpowiedź, jaki będzie kolejny odcinek z naszej serii PSA. Buziaczki! Bye! Bye.